Dzień dobry Państwu. Jak co środę zapraszamy na omówienie najważniejszych spraw naszego miasta, a dziś czynić to będziemy z panem burmistrzem Danielem Rakiem, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, zacznijmy od tematu dość nośnego, bo wielokrotnie przewijającego się przez sesję Rady Miasta, mianowicie petycje. Jakie są zasady ich składania, przyjmowania oraz rozpatrywania? No, jeżeli chodzi w ogóle o petycję, o problem petycji, o to, żebyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę, czym jest petycja, no oczywiście trzeba to przedyskutować i sobie wyjaśnić, bo wydaje mi się, że po ostatniej sesji Rady Miasta można dojść do wniosku, że nie wszyscy rozumieją zasady funkcjonowania petycji w tym obiegu rozmowy, dyskusji między samorządem a mieszkańcami. No, przede wszystkim, tak, co to jest petycja? No, petycja jest to wniosek do władz, tak jak tutaj w ostatnim przypadku samorządu, grupy mieszkańców, w naszym przypadku Szczecinka, o to, żeby zmienić obowiązujące zasady prawa miejscowego. Czy to mówimy o planie zagospodarowania przestrzennego, czy to mówimy o dopłatach, o wszystkich tych aspektach, które dotyczą naszego bieżącego funkcjonowania. I teraz tak, petycja, czyli grupa mieszkańców podpisuje się, utożsamia się z jakimś pomysłem, który ma spowodować to, żeby samorządowcy, radni czy też burmistrz, najpierw radni, jeżeli chodzi o poprawność złożenia petycji i przepuszczenia to przez komisję, mogli dalej procedować. Składają wniosek, podpisują się i mamy tutaj kilka takich żywych przykładów, jak ulica Lelewela, tak jakby chociaż ostatnio opłaty za dopłaty do żłobków. Mieszkańcy artykułują swoje pomysły, podpisują się, utożsamiają się z takimi, a nie innymi rozwiązaniami. I później jest oczywiście określony tryb składania petycji i ta petycja składa się zarówno z danych osoby, która to powinna złożyć, z samej treści, później ilości podpisów oraz na przykład danych do korespondencji. Te petycje w większości, tak się stało w ostatnim czasie, posiadały błędy formalne. I wówczas ustawodawca, a my przecież nie tworzymy tego prawa jako samorząd, tylko jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przestrzegać pewnych reguł, musimy zgodnie tutaj pod nadzorem obsługi prawnej przede wszystkim ocenić poprawność złożonej takiej petycji. Oczywiście nie mamy prawa ingerować w treść tej petycji, nie możemy jej poprawiać, natomiast musi być ona zgodna z prawem. Ustawodawca zabronił wprowadzania jakichkolwiek poprawek, adnotacji do takich petycji po to, żeby ta petycja bezwzględnie odzwierciedlała stanowisko osób wnoszących o zmianę. I jeżeli taka petycja posiada błędy formalne, niestety ustawodawca mówi, nie możemy jej rozpatrzeć. Co to oznacza? Że burmistrz udzielając bądź nie odpowiedzi, jeżeli petycja jest prawidłowo złożona, swoją odpowiedź zamieszcza na tak zwanym BIP-ie i w tym momencie wyczerpuje problem. Natomiast jeżeli taka petycja jest złożona nie do końca zgodnie z zasadami składania petycji, ona pozostaje tak, mówmy się, bez rozpatrzenia. Natomiast ja stoję i stałem na stanowisku i będę stał na stanowisku, że o ile wpływają takie postulaty mieszkańców Szczecinka, to nie znaczy, że my nie dyskutujemy na ten temat. To nie znaczy, że ja się do tego nie ustosunkowałem i pomijam ten temat, uznając, był błąd formalny, ja na ten temat nie rozmawiam. Jeżeli temat dotyczy dopłaty na przykład do żłobków, to już podczas sesji budżetowej argumentowaliśmy, że po prostu zasobność naszego budżetu pozwala nam na dopłatę do żłobka nie kwoty 400 zł, tylko 300. Czyli mówiąc tak obrazowo, tak, ta szklanka nie jest pełna jako 4/4, tylko my 3/4 szklanki napełniamy, bo tak naprawdę miasto na mieście nie ciąży obowiązek, dopłaty do żłobków. Jeżeli chodzi o ulicę Lelewela, też tłumaczyliśmy, mieliśmy spotkania z mieszkańcami, oni złożyli petycję. Ta petycja, czyli formalnie my nie zamieściliśmy odpowiedzi na BIP-ie, natomiast
tutaj w naszym szczecineckim ratuszu miało miejsce spotkanie ze wszystkimi bodajże mieszkańcami, którzy mieli ochotę, czas wziąć udział w spotkaniu, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia i o to, że co ma powstać przy ulicy Lelewela, jaki rodzaj zabudowy, jakie rozwiązania komunikacyjne. Na temat tych rozwiązań dyskutowaliśmy bardzo długo. Ja nie uchylam się od takich spotkań i też mówiliśmy, że prawo miejscowe pozwala na wzniesienie takiego, a nie innego obiektu. Że prawo miejscowe w momencie, kiedy zaczniemy je ograniczać, będzie skutkowało tym, że ustawodawca, który z kolei zdecydował o rozstrzygnięciach planistycznych, nakłada na samorząd, który ogranicza pewne prawa nabyte, odszkodowania. Też tłumaczyliśmy to mieszkańcom. Oczywiście pozostały te petycje bez rozpatrzenia, natomiast my dyskutujemy na ten temat, przedstawiamy je za pośrednictwem między innymi właśnie mediów, między innymi programów samorządowych, opinii publicznej, ustosunkowując się do tego. Także oczywiście ktoś powie, pozostała bez rozpatrzenia, lekceważą mieszkańców. Nie ma nic bardziej mylnego. My dyskutujemy, argumentujemy, nie uchylamy się od spotkań i ta dyskusja odbywa się. Oczywiście nie jest kwintesencją tej dyskusji, gdy petycja taka byłaby złożona poprawnie, byłaby obwieszczenie tej informacji w BIP-ie. Tak się zresztą stało, kiedy petycja dotycząca żłobków była prawidłowo złożona i nie zwlekając, bez zbędnej zwłoki, od razu takiej odpowiedzi udzieliłem dla osób składających petycję, która była powtórnie złożona, już bez braków formalnych, i taka odpowiedź znalazła się na stronach szczecineckiego ratusza. Oczywiście radni tutaj podczas... Dlaczego poruszam ten temat? No bo to pewien chaos i pewną dezinformację, którą wprowadzili radni na ostatniej sesji, właśnie artykując to zróbmy taki wzór petycji, to niech taka petycja będzie w ratuszu, to niech urzędnik ją wypełnia. No niestety ja tutaj zapraszam panów radnych, zostali wybrani, są przedstawicielami mieszkańców Szczecinka. Ja ze swojej strony oczywiście deklaruję to, że będą mieli udostępnione pomieszczenia, niech spotykają się z mieszkańcami. To jest właśnie rola radnego, niech usiądą, pomogą złożyć taką petycję, niech pomogą radni wypełnić taką petycję. I tutaj zachęcam ich do tego, skoro mają taką inicjatywę. Ja tutaj oficjalnie mówię, że zapraszam i radnego Dudzia, i radnego Suchowiejko, i radnego Andrzeja Grobelnego. Do dyspozycji mają biuro rady i tutaj będą mogli wykazać się swoją inicjatywą. Także też z ust tych radnych padało takie stwierdzenie, że jeżeli petycja zawiera jakiś błąd, to niech urzędnik podejdzie, niech to poprawi i tak dalej, i tak dalej. No powiem szczerze, że uważam, że moi urzędnicy pracujący w ratuszu nie powinni ingerować w dokumenty, które składają mieszkańcy, bo taka była w ogóle intencja i pomysł ustawodawcy, żeby nie ingerować w te dokumenty. Natomiast jeżeli panowie uważają, że to jest prawidłowe postępowanie, to taką petycję z błędem też możemy im udostępnić. Niech panowie poprawią, niech się podpiszą tylko pod tym, że to oni poprawili, żeby nie było żadnych niedomówień i wówczas niech się tutaj później martwią o swoje tutaj postępowania, które ewentualnie mogłyby być następstwem ingerowania w czyjeś dokumenty. Mówimy o tych petycjach dlatego, żeby uzmysłowić i jednoznacznie przekonać mieszkańców do tego, że jeżeli mają pomysły, jeżeli mają uwagi co do obowiązujących rozstrzygnięć prawnych, niech takie petycje składają. Jeżeli będą one zawierały nawet błędy formalne, będziemy na ten temat dyskutowali, a jeżeli będą one złożone poprawne, to będzie ta kropka nad i postawiona i one zostaną w BIP-ie zamieszczone i taka oficjalna odpowiedź zostanie zamieszczona. Myślę, że pańska odpowiedź wiele wyjaśnia mieszkańcom. Niemniej jednak ja muszę zmienić teraz temat. I chciałbym zapytać, co słychać na ulicy Dworcowej, a konkretnie na głównym budynku tejże arterii, czyli stacji kolejowej. Dworzec po raz kolejny jest tematem programu samorządowego, ale myślę, że jesteśmy już na samym finiszu. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się tutaj z przedstawicielem PKP Nieruchomości. Rozmawialiśmy na temat już ostatnich dosłownie kroków, które miałyby być etapem przejęcia przez nasz samorząd dworca
PKP. Tylko przypomnę, że mamy na to współfinansowanie w wysokości 1 600 000. Chcemy zrealizować pierwszy etap. Pierwszy etap, czyli ta strefa dedykowana obsłudze pasażera, czyli strefa biletowa, poczekalni, węzłów sanitarnych. I tutaj jesteśmy przygotowani do tej inwestycji. Tak jak powiedziałem, warunkiem uruchomienia i finansowania i postępowań przetargowych jest przejęcie dworca. W tej chwili radni przyjęli uchwałę dotyczącą przejęcia dworca. Rozmawialiśmy na temat pewnych umorzeń podatkowych dotyczących PKP. Określiliśmy sobie zasady, które będą towarzyszyły tej ewentualnej wymianie. Czekamy teraz na oficjalne stanowisko PKP Nieruchomości, bo to jest ich jakby ostatni punkt, który w drodze naszego porozumienia powinien zostać spełniony. Natomiast my sprawdziliśmy tutaj, jeżeli chodzi o nasze sprawy finansowe, wydaje nam się, że ta nieruchomość, jej sytuacja podatkowa i zobowiązań jest czysta. I uchwała, którą przyjęli radni, powinna już być obligatoryjna, powinna zezwalać mi jako władzy wykonawczej na to, żeby przejąć tę nieruchomość. No i później rozpoczniemy pierwszy etap. Oczywiście trwają równolegle rozmowy na temat dalszego dofinansowania. Wiemy, środki pochodzące z agend rządowych są ograniczone. Być może będziemy dzielili to nie na pierwszy i drugi etap, a nawet na trzy etapy. Niemniej jednak na pewno nie ograniczy nas to żeby rozwlekać tę inwestycję. Po prostu będziemy musieli przeprowadzić nie jedno postępowanie przetargowe, nie dwa, być może trzy przetargi. Od tego tutaj jesteśmy, żeby prawidłowo to zaprogramować, w miarę możliwości budżetowych, w miarę możliwości absorbować jak najwięcej środków. Mamy takie ustalenia z PKP Nieruchomości i z ministerstwem, że w ciągu pierwszego kwartału, czyli do końca marca, ta nieruchomość przejdzie już na własność miasta. To skoro jesteśmy przy przetargach, na zakończenie naszego spotkania kilka słów na temat najświeższej inwestycji, która będzie czekać ratusz, a mianowicie modernizacji ulicy Tuwima. No tak, w tej chwili w ogóle jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, o programy rządowe, dostaliśmy środki na uruchomienie inwestycji lokalnych i już informowaliśmy wcześniej, że postępowanie przetargowe odbyło się na ulicę Cichą i tam już trwają prace. Ulicę Letniskową też przetarg został rozstrzygnięty. Ulica, odcinek brakującego Prusa. Te wszystkie przetargi odbyły się na przełomie roku. Oferty, które wpłynęły i które zatwierdziliśmy do realizacji, pozwoliły nam w wyniku rozstrzygnięć poczyniliśmy oszczędności, pozwoliły nam na podjęcie kolejnej decyzji i tutaj z tych zebranych jakby środków, które w wyniku postępowania przetargowego pozostały wolnymi, doszedłem do wniosku, że czas rozpocząć, uruchomić inwestycje na osiedlu Marcelin, ale już dedykowanej dla tego drugiego etapu Marcelina i zaczynamy od ulicy Tuwima. Wartość tej inwestycji 422 tysiące. No, nie jest jakaś droga, nie jest imponująca, tak? To jest 200 metrów, to widzimy, jeżeli 200-metrowa droga kosztuje 422 tysiące, to możemy, każdy, kto porusza się w przestrzeni, może sobie zdawać sprawę, jak budowa dróg jest kosztochłonna. Jeżeli chodzi o tę inwestycję, na dzień dzisiejszy jesteśmy po zatwierdzonym postępowaniu przetargowym. Jesteśmy jeszcze przez miesiąc zobowiązani z ofertą Poldrogu Czuchów, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca podpiszemy tę umowę, przekażemy plac budowy. Definitywnie chcemy zakończyć tę inwestycję do 15 grudnia z rozliczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakres, tak jak powiedziałem, 200-metrowy odcinek drogi zakończony zawrotką, jednostronny chodnik i kanalizacja deszczowa. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to oświetlenie już jest, na pewno będą podczas realizacji tej inwestycji, dojdzie do wyregulowania
słupów oświetleniowych, no ale to są takie detale, które po prostu należy zrealizować podczas tej inwestycji. Ja bardzo jestem zadowolony z tych postępowań przetargowych, które mieliśmy na przełomie roku. Wiem, że właśnie te oszczędności pozwalają nam na uruchomienie kolejnej inwestycji. Wiem, że mieszkańcy Marcelina bardzo dużo sobie obiecują po kolejnych latach, jeżeli chodzi o inwestycje właśnie w tę dzielnicę, właśnie w infrastrukturę drogową. To osiedle bardzo, bardzo się dynamicznie rozwinęło w przeciągu ostatnich lat i przed nami po prostu kolejne inwestycje na osiedlu Marcelin. I tą optymistyczną informacją, szczególnie dla mieszkańców Marcelina, pozwolę sobie zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, za które bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był pan burmistrz Daniel Rak. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.